Gościem Poranka Wnet jest Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka 24. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Podsumowujemy ten rok mijający. W energetyce działo się bardzo dużo, wbrew temu, co działo się w gospodarce w ogóle, ogólnie, to akurat energetyka w Polsce ruszyła, można powiedzieć, z kopyta. Proszę powiedzieć, co było Pana zdaniem takim najbardziej przełomowym momentem, jeśli chodzi o energetykę? Myślę, że tutaj można wskazać dwie rzeczy, mianowicie tak patrząc bardziej całościowo na historię naszej energetyki po 1989 roku. Myślę, że najbardziej przełomowym momentem, który zdarzył się w czasie ostatnich 12 miesięcy, było zawarcie porozumienia między rządem a stroną górniczą z pracującą w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, które dotyczyło wygaszenia tych kopalń w perspektywie do 2049 roku. To wydarzenie jest o tyle przełomowe, że po raz pierwszy w debacie społecznej w Polsce pojawiła się kwestia podnoszona przez zarówno stronę rządową, jak i stronę związkową, by wygasić, by zamknąć trzon polskiego górnictwa węgla kamiennego, jakim są kopalnie PGG na Śląsku. I to porozumienie w tym momencie jest przerabiane na tak zwaną umowę społeczną, która ma regulować już szczegóły tego procesu i doprowadzić do tego, by w ciągu najbliższych 29 lat te kopalnie zostały zamknięte. Natomiast z punktu widzenia całości naszej energetyki, z punktu widzenia gospodarki na Śląsku, no to jest bez wątpienia chwila, która jest punktem zwrotnym w tej gospodarczej, energetycznej historii Polski. Natomiast drugą rzeczą, która jest równie przełomowa, natomiast jej wpływ rozciąga się na nieco inne płaszczyzny, jest zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez Orlen, a także inne przejęcia tej grupy, czyli na przykład przejęcie Polska Press czy przejęcie Ruchu, bo tutaj z kolei mamy do czynienia z tworzeniem pewnego nowego w sensie charakteru, w sensie profilu podmiotu na polskiej scenie energetycznej, na polskiej scenie gospodarczej. Jak mówi to pan prezes Daniel Obajtek, Orlen buduje koncern multienergetyczny i ta multienergetyczność już w tym momencie rozciąga się na płaszczyznę zupełnie z energetyką niezwiązane i można powiedzieć, że Orlen buduje tutaj już po prostu multikoncern na wzór takich koncernów, jak działają w państwach w Europy Zachodniej, które rywalizują na naprawdę całym szeregu różnych płaszczyzn, różnych rynków. Więc to, jeżeli miałbym wskazać takie dwa najważniejsze momenty w polskiej energetyce, w polskim gospodarce związanej z energetyką, to były właśnie te dwie sytuacje, czyli porozumienie z górnikami w sprawie zamknięcia kopalń PGG i przejęcia Orlenu. To czy pan wierzy w to, że uda nam się zbudować elektrownię atomową i umowa, którą podpisał minister Naimski z Amerykanami, dojdzie do skutków w tym sensie, czy zostanie zrealizowana w najbliższym czasie i czy to cokolwiek zmieni na rynku energetycznym w Polsce? Wielu komentatorów spodziewało się, że właśnie ten rok 2020 będzie przełomowy również pod tym względem, czyli pod względem rozwoju polskiego projektu jądrowego. Tutaj niestety trochę brakło. Brakło ostatecznych oficjalnych decyzji, których pewnym substytutem jest właśnie zawarta umowa międzyrządowa. I ten dokument, jak i dotychczasowy przebieg prac z rozmów ze stroną amerykańską, jak najbardziej dają pewne nadzieje na skuteczny i szybki rozwój polskiego projektu jądrowego. Tak samo te nadzieje daje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w innych państwach świata i Europy, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej, bo nie tak dawno Stany Zjednoczone podpisały bardzo podobną umowę jądrową z Rumunią, a także weszły w rozmowy dotyczące finansowania rozbudowy rumuńskiej elektrowni jądrowej Czarna Woda. Tak samo w USA zaangażowały się w rozmowy z Bułgarią oraz z Arabią Saudyjską dotyczące transferu technologii jądrowych. I to pokazuje, że Stany Zjednoczone naprawdę są zdeterminowane, żeby
te swoje technologie jądrowe po pierwsze sprzedawać do krajów trzecich, do krajów sojuszniczych i też, żeby wspierać ich nabywców, chociażby właśnie w sposób udzielania sfinansowania, tak jak ma to miejsce w Rumunii. Więc to są czynniki, które jak najbardziej działają na korzyść naszego projektu jądrowego. Natomiast no, cały czas buksujemy w miejscu, jeżeli chodzi o takie kluczowe decyzje, czyli właśnie o model finansowania, który jest zarysowany tylko bardzo ogólnie w polskim programie energetyki jądrowej. Nie mamy jeszcze de facto oficjalnej, ostatecznej decyzji co do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Tajemnicą polityczną jest fakt, że jeżeli chodzi o model finansowania, to tutaj rozmowy z Amerykanami ugrzęzły w szczegółach, mianowicie w tych rozgraniczeniach między odpowiedzialnością za finansową oczywiście, za opóźnienia tego projektu, za pewne dodatkowe koszty, które ten projekt może wygenerować. Natomiast jeżeli chodzi już o te ostateczne decyzje, czyli o takie oficjalne ogłoszenie, no to tutaj też warto zaznaczyć, że tutaj opóźnienia leżą po stronie polskiej, bo cały czas nie mamy oficjalnej polityki energetycznej Polski do 2040 roku, pomimo że ten dokument jest już od lat w przygotowaniu. No właśnie, panie redaktorze, czyli z tego, co pan powiedział, coś zostało ustalone, ale nie do końca. Są pewne plany daleko idące. W takim razie pytanie, czy to są realne działania, które zmienią polską energetykę, która bądź co bądź od lat 90. jest w coraz bardziej opłakanym stanie? Czy to są jakiegoś rodzaju działania pozorowane? Myślę, że w tym momencie jesteśmy najbliżej budowy elektrowni jądrowej w Polsce od momentu tak naprawdę, kiedy zawieszono projekt w Żarnowcu, bo tutaj ten nacisk z jednej strony konieczności technologicznej wiszący nad polską energetyką jest bardzo duży, z drugiej strony mamy solidnego potencjalnego partnera, z którym się już wiążemy bardzo silnie na innych płaszczyznach, także na płaszczyźnie energetycznej, mowa tu oczywiście o Stanach Zjednoczonych, więc jesteśmy bardzo blisko. Natomiast no, cały czas jeszcze nie można powiedzieć, że ten projekt naprawdę ruszył z kopyta i jest na dobrej drodze do wypełnienia tych postanowień harmonogramowych, które zostały mu zarysowane, bo przypomnijmy, że w roku 2026 według zapowiedzi rządu ma ruszyć fizyczna budowa takiej jednostki, a w roku 2033 ma zostać oddany pierwszy polski blok jądrowy. No, te dyskusje o tym toczą się tak naprawdę już od 5 lat i niestety nie przyoblekły się jeszcze w żaden namacalny fizyczny rezultat. To znaczy jedyną taką pozostałością tego dotychczasowego polskiego projektu jądrowego jest właśnie umowa międzyrządowa, a z drugiej strony mamy też generalnie oficjalny program i zatwierdzony już przez Radę Ministrów program jądrowy, no ale cały czas nie mamy tego kluczowego dokumentu, jakim jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku, która w tym momencie jest jeszcze bardziej przesunięta, bo będzie dostosowywana do toczących się rozmów z górnikami. No więc tutaj brakuje cały czas jeszcze tego kluczowego przechylenia szali w jedną stronę. Według zapowiedzi rządu ma to nastąpić w roku 2021, no ale tutaj wątpliwości sceptyków są jak najbardziej uzasadnione. Wiemy, że dogadało się, chociaż to zbyt może kolokwialne określenie, z partnerem francuskim, stąd gra w stronę Amerykanów jest tu też grą europejską, ale czy gdziekolwiek, ktokolwiek ujawnił informacje dotyczące tego, co tak naprawdę wzbudza największe kontrowersje przy budowie elektrowni atomowej, czyli koszt składowania odpadów. Czy my, jako Polacy, mamy świadomość tego, gdzie i za ile będziemy je utylizować? Jeżeli chodzi o składowanie odpadów, to Polska sama ma warunki geologiczne do budowy czasowego składowiska zużytego paliwa jądrowego i są prowadzone badania na ten temat. Mamy przygotowane przez różne podmioty poszczególne dane dotyczące tego, gdzie takie składowisko mogłoby powstać. Warto też zaznaczyć, że u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech toczą się prace nad budową permanentnego składowiska odpadów z elektrowni jądrowych, które ma być miejscem ostatecznego składowania tego typu materiałów. Natomiast no pamiętajmy, że wbrew takiej nagonce czy kampanii strachu dotyczącego właśnie
składowiska odpadów promieniotwórczych. No po pierwsze, takie składowisko już w Polsce działa. Oczywiście tam składuje się odpady nisko i średnio aktywne. Mowa o Różanie nad Narwią, czyli na lokalizacji położonej no mniej więcej 100 kilometrów od Warszawy. No i to składowisko działa w Polsce już od lat 60. i przez ten cały czas nie wyrządziło nigdy nikomu żadnej krzywdy. Natomiast no tak samo trzeba pamiętać, że po pierwsze elektrownie jądrowe są bardzo oszczędne, jeżeli chodzi o produkcję odpadów, bo wszystkie elektrownie jądrowe, które działają w Niemczech i które działały przez ten ostatni czas od lat 60. do roku 2022, kiedy ostatnie takie jednostki mają być w Niemczech zamknięte, to te wszystkie elektrownie wygenerują łącznie 27 tysięcy metrów sześciennych zużytego paliwa jądrowego. To jest bardzo niewiele w porównaniu do odpadów, które generują inne elektrownie, na przykład elektrownie węglowe czy gazowe, bo te odpady po pierwsze są wtedy łatwe do skomasowania w jednym punkcie i są mamy wbrew pozorom wszystkie technologiczne problemy, które są z nimi związane, rozwiązane. To znaczy wiemy, jak składować takie materiały, wiemy, jak to robić, żeby było bezpiecznie i nigdy żadne zużyte paliwo jądrowe w Europie nie wyrządziło żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia ludzi. Więc to jest jeden aspekt. Drugim jest to, że bardzo duża część zużytego paliwa jądrowego z elektrowni jądrowych może być recyklingowana i przerabiana na tak zwane paliwo MOX, które również może być dalej wykorzystane w obiektach jądrowych. Także ten strach przed składowaniem paliwa jądrowego, zużytego, jest nieco przesadzony. Tutaj, to, tak jak powiedział profesor James Hansen, jeden z fizyków atmosfery, on właśnie a propos paliwa jądrowego, on powiedział, że to nie są te odpady, których naprawdę powinniśmy się bać. Bardziej powinniśmy przykładać uwagę do tych odpadów, które są właśnie generowane przez elektrownie węglowe czy gazowe, generalnie elektrownie spalinowe, które produkują do atmosfery bardzo duże ilości gazów cieplarnianych, ale też substancji promieniotwórczych, bo w węglu na przykład również są zawarte, spalane w elektrowniach również są zawarte substancje, materiały promieniotwórcze, które też wydostają się w czasie jego pracy do atmosfery. I tutaj stawiamy kropkę, choć powinnam jeszcze porozmawiać z panem o karze dla Gazpromu, zielonej energii i innych historiach, które w tym ciekawym roku dla polskiej energetyki działy się, ale ja życzę wszystkiego dobrego i bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Dziękuję również, do usłyszenia. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyki 24, był gościem Poranka.